Dzień dobry, śrawki. Zobaczcie, pierwsze śrawki opuściły właśnie osłonki i po 4 miesiącach przebywania w jajeczku przyszły właśnie na świat. Ciekawy świata. Mikołajki 21. Zobaczcie na mapę. Witam was, witam serdecznie miłośników ryb, patronów szczególnie witam. Dostałem sygnał z gospodarstwa rybackiego, że sielawka, którą wsadzaliśmy do słoi, ikrę tej sielawy, którą wsadzaliśmy do słoi, się lęgnie, dlatego w niewdzięcznym trochę czasie, bo za 3 tygodnie wielkie, gigantyczne sprzątanie brzegu Warty od źródeł do ujścia, w którym aż 85 sztabów w tej chwili zgłosiło się chętnych, co jest fajne, niesłychane, osób do tego, żeby stanąć nad brzegi i oczyścić trochę, szumnie powiem, planetę, no, ale taka jest prawda. Natomiast przede wszystkim rzekę Wartę z zanieczyszczeń, które sobie i jej serwujemy na co dzień. Pokażę wam okolice. Nie wiem, czy będzie widać. Ale Mazury są przepiękne. Radziu zadzwonił w tym czasie, że już czas, żeby przyjechać. Obiecałem wam, że to zrobię, więc robię. I będzie materiał dotyczący kontynuacji tarła sielawy, wylęgu oraz zarybienia jezior mazurskich w miliony małych sielawek. Serdecznie zapraszam do filmu, serdecznie zapraszam do wsparcia, czy na Patronite, czy na Fundacji Ratuj Ryby. Dziękuję wszystkim patronom, już jest was 15, którzy zechcieli pomagać mi. Nie mam środków na to, żeby móc w takiej skali, jaką nawet robiłem w zeszłym roku, a to dopiero w takiej skali, której marzył, działać, kręcić, pokazywać kolejne tarła, być na miejscu, lub też jeździć. Też takie cudowne miejsca. Po to, żeby pokazywać Wam materiał edukacyjny, naukowy. Wziąłem przyjaciela ze sobą. Dziki. Więc udało się to zrobić w ogóle za jednym wyjazdem, ponieważ sielawa, która była w obiegu zamkniętym u Radka, tam gdzie był kręcony materiał, już się wylęgła. Podkarmiali ją i będziemy w dniu dzisiejszym również zarybiać tą rybą. Ale żeby cały proces Wam pokazać, to Radek zorganizował i poprosił inne gospodarstwo w Bartołtach Wielkich, które ma obieg otwarty, czyli woda tam przepływa i jest tylko i wyłącznie naturalną wodą, nie podgrzewaną, nie w obiegu zamkniętym, i tam sielawka czy ikra dłużej dojrzewa. Dlatego udaje się tam, żeby Wam pokazać kolejny proces po zapłodnieniu ikry i wsadzeniu ją w słojach. No 4 miesięcy nie nagrywałem pilnowania tej ikry. Skręć w lewo. Wytłumaczy się to w materiale. Ale kolejnym procesem jest wylęg sielawy. Jak ona się zaczyna lęgnąć, potem rybacy muszą ją karmić, czy ichtiolodzy, czy pracownicy gospodarstw, i czekać na odpowiednie warunki naturalne, kiedy w jeziorach się pojawi pokarm naturalny, i dopiero wtedy można ją wpuszczać do jezior, co też zobaczycie na materiale. Właśnie dojechaliśmy do gospodarstwa, do miejscowości Bartołty Wielkie. Dziki jest bardzo zainteresowany tym terenem, ale to bardzo. Wjeżdżamy do gospodarstwa. O. Dziku, na dół. Jesteśmy na miejscu. Wartowty Wielkie nad jeziorem. Wartowty Wielkie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zobaczcie, tak wygląda pracujący słój z ikrą sielawy. Bardzo dużo tutaj jest jej. Ile tu jest litr będzie? No około litr, tak. Czyli 100 tysięcy? 150. 150 tysięcy ziarenek. Już 4. miesiąc tutaj pracuje. Pod okiem ichtiologów, którzy czyszczą z takich osłonek, jak są tutaj widoczne, widzicie, takie białutkie. One muszą być wyczyszczone, co prawda są lżejsze, jak tutaj, o, ładnie widać. Unoszą się i potem są wylewane tutaj razem z wodą do zaobieg, żeby nie zabierały miejsca, żeby nie zabierały tlenu. No i to jest w zasadzie ostatni taki cykl. Nie widać, bo sielawka jest bardzo malutką też ikrą, ale ona już jest tam zaoczkowana, już widać takie stadium larwalne, które zaraz się będzie wykluwało. Zobaczcie, ile tutaj słojów. Tak jak na załączonym obrazku. Zaraz tutaj zobaczymy. O, a tu już widzimy, jak z jajeczek powoli lęgną się pojedyncze. No chodźcie, chodźcie. O, jest. Pojedyncze sztuki pierwszych sielawy. Bardzo malutka rybka. Pokażemy wam zaraz, może w słoiku. A tak pracuje ikra, która dostaje tlenu. No i widzimy tu już też pojedyncze osłonki, które zaraz będzie trzeba oczyścić na bieżąco. Zobaczcie, jak to jest ikra. Tu jest co, za 3 litry? Nie. Nie? Koło dwójeczki. Koło dwójeczki. To jest najmniejsze, to jest 3,5. Czyli że było 300 000? Tam? 300 000? Tak. I zobaczcie, ile słojów tutaj jest pełnych. Ile razem w tej chwili na przykład tutaj jest? 40, około 40 słoi. 40 słoi? Samą zieloną, to i na drugiej stronie. Czyli jakby to tak na skróty policzyć sztuki? Tu mieliśmy powiedzmy 100 litrów. Czyli 15 milionów. 15 milionów sielawek trafi do mazurskich jezior, żeby zasilić ekosystem bardzo ważny i już trochę można powiedzieć rzadki gatunek. Super. Super, super. Mama natura się będzie cieszyła. Tak wygląda sielawka, która na was patrzy jeszcze z jajeczek ikry. Po 4 miesiącach w ten sposób wygląda jajeczko sielawy. Zobaczcie, właśnie jesteśmy świadkami, jak jedna z sielawek już jest poza osłonką, ale po prostu jest zawinięta, pamięta swój kształt w jajeczku i zaraz się wyprostuje, żeby już mieć właściwy kształt, ale jeszcze ciało pamięta, jak było w jajeczku. Super widok naradzanego się życia. W zasadzie w jajeczku żyje jak to płód, ale właśnie mała sielawka przyszła na świat. Po aż 4 miesiącach pobytu w jajeczku. I wyobraźcie sobie teraz, że te jajeczka są na dnie jeziora, które na przykład ma dosyć małą, jest czystym jeziorem, ale wystarczy, że będzie miało małą warstwę osadów lub też jakiś skok temperatury spowoduje, że niestety ta ikra w większości przypadków, zdecydowanej większości, 90% aż w warunkach naturalnych nie miałaby niestety warunków w dzisiejszych czasach, żeby naturalnie się wylęgnąć. Pamiętacie na filmie, jak odławialiśmy sielawę, gdzie jedna z siatek, mimo tego, że było około 6 metrów głębokości, była cała niestety brązowa od osadów dennych, które z głębokiego jeziora, gdzie tam powinny być na najgłębszych partiach, nawet na taką góreczkę podwodną na 6 metrach się pojawiły w takiej skali. Nie ma wówczas szans, żeby te jajeczka z sielawką w środku przeżyły takie warunki. Po to są wylęgarnie. Dzień dobry, sielawko. Właśnie jesteście świadkami narodzin sielawki. Już się wyprostowała. Inne się na nią patrzą spod jajeczek. A ta jest pierwsza odważna, która przyszła na świat. Niesamowite. Cześć, sielawko. Wystarczy, że wyciągnie się ze słoja ikrę, w kapeczkę wzrośnie temperatura, ale też mniej będzie tlenu. O, jest, pojawia się, zobaczcie jaki fajny widok. Z osłonki wyszła. I one wtedy, nie mając tego tlenu w ziarenku, opuszczają szybko jajeczko. Ten proces nazywa się tak zwanie przyduszaniem ikry. Celowo wyciągnęliśmy kilka ziarenek, żeby wam pokazać, jak się lęgną małe sielawki, które właśnie na waszych oczach przychodzą na świat i opuszczają osłonki. Witajcie, sielawki. Dzień dobry. A w taki sposób kilo 200, tak? Liczy się i sortuje wylęg sielawki. Wiadro z wodą. Pamięta się wagę wiadra, pamięta się wagę wody. I uszykowana będzie do transportu, tak? To na kilogram wylęgu plus minus ile by było sztuk? 350. Na kilogram, jeszcze tutaj spojrzę, złapię, ostrość złapię. Tak wygląda masa sielawek wyłowiona. Kilo 70. I taką zważoną sielawę w formie wylęgu wpuszcza się do takiego basenu, w którym sobie pływa woda jest natleniana. Obsada też jest obliczona, chociaż tutaj trochę tych rybek będzie. Zaraz zapytam, ile można wsadzić takiego wylęgu. I on już jedzie na zarybienie do mazurskich jezior. Nie wiem, czy dobrze będzie widać, tu będzie widać. Zdrowa ryba. Bardzo ładny, żywy, zdrowy, wyselekcjonowany, bez zanieczyszczeń żadnych wylęg. I zobaczcie, w takim zbiorniczku 1,5 miliona sielawy jedzie właśnie, żeby zarybić mazurskie jeziora, skąd byli pozyskiwani rodzice tych rybek. Jest piękna, albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.